Hej Siemanko, ja jestem Lucek, zapraszam Was na kolejny odcinek z GTA Online. Niestety, ale w Sylwka nie było nowych samochodów ani żadnych nowych rzeczy dodanych, jak głosiły plotki. Czekałem, czekałem, grałem sobie i wpadłem na pewien fajny pomysł, myślę, odnośnie wyszukania, odnośnie zarabiania pieniędzy. Chodzi tutaj o to, że jak mówiłem w poprzednim odcinku z GTA Online, że można dużo pieniędzy zarabiać. Właśnie sprzedając samochody, importując je i eksportując później. Dostajemy za to jednocześnie bardzo dużo kas, tak? jeśli się postaramy. I teraz musimy czekać, aż zamówimy kolejny pojazd, aż namierzymy kolejny samochód, prawda? Wpadłem na taki pomysł, że dzięki zorganizowanej ekipie możemy szybko, ale to naprawdę bardzo szybko zapełnić cały magazyn u wszystkich graczy. Więc jak to robimy? No po pierwsze, największy problem to jest sprowadzanie samochodów. W momencie kiedy jesteśmy w jednej organizacji, no to musimy jechać wszyscy do jednego punktu, osłaniać samochód, który sprowadzamy i tak dalej, tak dalej. Ale już po jakiejś tam dłuższej grze i wprawie w tym wszystkim okazuje się, że wcale nie musimy do tego jakiejś dodatkowej pomocy, że sami sobie poradzimy z dostarczeniem tego samochodu. No chyba, że to jest cargo bob. Z cargo bobem jest trudno, bo musimy gdzieś tam jechać, coś tam załatwić, ale wcale nie musimy wtedy dostarczać tego samochodu, tylko możemy po prostu lecieć i go zniszczyć, i sobie wtedy wziąć inną misję. No to też jest sposób, tak? Natomiast Większość tych misji to są misje takie łatwe, że gdzieś tam jedziemy, tak, musimy kogoś zabić, uciec, jakieś śmigłowce nas gonią czasami, tak, jakieś tam większe uszkodzenia samochodu nabijemy albo mniejsze. To też zależy od poziomu misji, może poziomu um, tego samochodu. Niektóre standardowe łatwo ukraść, inne tam ze średniej czy wyższej półki już jest trudniej. I teraz tak. Ponieważ czterech graczy jest w jednej organizacji, no to w sumie, powiedzmy, dwóch jest bezużytecznych, tak? Oni tam gdzieś tam są, jeden, powiedzmy, ma śmigłowiec, drugi ma ten samochód eksportowy, dostarcza go do warsztatu i tyle. A dwóch sobie tam właściwie nic nie robi, tak? No bo nie mają co, co robić, jak jeden wystarcza do osłaniania. Ale jeśli na przykład zrezygnujemy całkowicie z osłony, no to możemy podzielić się na cztery odrębne organizacje. Mówię tutaj w, w ramach, wiecie, tych czterech graczy, którzy sobie wspólnie grają. Z jakiejś tam ekipy, na przykład z ludzków. I powiedzmy, że czterech z tych graczy ma swoją organizację, i każdy sprowadza pojazd. I teraz tak. Każda z tych osób w jednym momencie namierza sobie samochód. Prawda? I każda z tych osób. Dostarcza ten samochód pod warsztat swojego kolegi. Czyli mamy cztery samochody naraz do, dostarczone do warsztatu jednego kolegi. Cztery róż, różne misje rozgrywane w tym samym momencie i cztery różne samochody. Tam, wiecie, różne klasy są i tak dalej, ale tu chodzi bardziej o zapełnienie magazynu i jak najszybszą sprzedaż tego wszystkiego. Więc dostarczamy te cztery samochody. jeden gracz tak jakby kradnie samochody, które dostarczyli dostarczyło trzech pozostałych. Dostarcza ten swój, kradnie te trzy pozostałe, bo tam Ci dali mu. I dzięki temu szybciej uzupełnia swój garaż i później się po prostu wymieniacie że ten co uzupełniał swój garaż na początku później będzie tym uzupełniającym później, albo to się po prostu dogadujecie jak chcecie sobie to pomagać, tak? to ułatwiać. Więc o co tu chodzi? Chodzi o to, że nie czekamy, aż będziemy mogli znowu dostarczać, znowu namierzyć sobie samochód i znowu go dostarczać, tylko bezpośrednio od razu dostarczamy do jednego garażu samochód i to działa naprawdę bardzo bardzo fajnie w bardzo szybki sposób można uzupełnić sobie magazyn później. Sobie oczywiście pomagamy wzajemnie, dostarczamy komuś tam jeszcze. Ja sobie tę misję robię sam, ale jeśli ktoś naprawdę potrzebuje szybko zarobić kasę, ma fajną ekipkę i zawsze te samochody dostarczali razem, podzielcie się na odrębną organizację i dostarczajcie te samochody w taki właśnie sposób. I mówię Wam, że będzie to dużo, dużo fajnej, fajniejsza akcja. Potem się oczywiście wymieniajcie i myślę, że to jest super sposób na przyspieszenie tego procederu sprowadzania. Samochodów. Bardzo Wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się na razie. Pa. pa.